son of a bitch, ją. Powraca, drugie uderzenie. Podwójne combo dla waszych oczu i uszu. Lob, 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 what, what's up, man. Jeszcze więcej beatboxu. Lubicie, jak wiedzieć prościej. Liry się o krok orachuje kości. Frykowych wywiadów i muzyki. Ja jestem Darny. A to mój program Son of a Beat. And here is the beatbox, the real, prawdziwy beatbox on the sound of a beat. Are you ready on this odcinek? You are not ready. Please switch on to this odcinek right now. All right, let's go. Cześć, jestem Darny. Witam. Cześć. Witam, Radek. Patryk Mikita. Patryk Mikita. Patryk Mikita. Paweł Korzeniowski. Marcin Gortat. Jestem Darek Tuzimek. Cześć, jestem Szymon. Szymon? Miło, miło Ciebie poznać. And then... mamy kilka pytań w telefonie. Hey, man, how you gonna... You know, we do something very spontan. A czy do ciebie dzwoni operator, żeby spojrzał na niego, bo nie chce ci przerwać wywiadu, wiesz? To jest normalna praktyka, tak. Mam kilka pytań. Czy znasz jakiegoś sportowca, który udzielał się też w świecie muzyki? Z naszych to żaden, bo nie, teraz nie przychodzi mi do głowy. Wy znacie kogoś? I think Shaquille O'Neal. A, Shaquille O'Neal, tak, możliwe. Tak, znam. Kiedyś Romek Kosecki grał na gitarze w zespołu Izrael. Nie wiem, czy go znasz, bo to już taki jest dzisiejszy wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, już takim brzuchem, że nigdy nie podejrzewałbym Romka, że kiedyś był sportowcem. Niemniej jednak tak. A poza tym, nie wiem, czy Dennis Rodman, jeżeli chodzi o nasze podwórko, też angażował się w jakieś projekty muzyczne. No i oczywiście moja skromna osoba również. Jako, że Kafela de Trash, koledzy, moi przyjaciele zaprosili mnie do współpracy, więc po zakończeniu kariery sportowej ja wszedłem troszeczkę w inny świat. No niestety nie znam takiego sportowca, aczkolwiek wiem, że właśnie osoby, które trenują, bardzo często słuchają przeróżnej muzyki przed samym startem na zawodach, więc myślę, że takie grono osób jest naprawdę bardzo duże. Jeżeli chodzi o zawodników NBA, to jest mnóstwo koszykarzy, którzy udzielają się w świecie muzyki. Na pewno jest Steven Jackson, który nagrał własną płytę. Yeah, ain't nothing changed but the money. But the cars and the clothes, you can blame it on the money. Shaquille O'Neal, który nagrał 4 płyty. Dwie platynowe, dwie drewniane i dwie jakieś jeszcze tam mniejsze. Skani, co to za kawałek? Spoko. Yeah, son of a beat. Boom. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz. I love basketball. To jest jak najbardziej numer, który się kojarzy z wielkim sukcesem. Son of a beat.